Witam serdecznie, nazywam się Gabriel Chojnacki, jestem przedstawicielem firmy Syngenta na Polskę Zachodnią. Jestem odpowiedzialny za uprawy pomidorów szklarniowych. Jeżeli chodzi o sytuację w ogrodnictwie szklarniowym, to rzeczywiście jest ona dość trudna w tym momencie, ponieważ jak wiemy, koszty tak naprawdę wszystkich środków do produkcji bardzo drastycznie poszły do góry. Jeżeli chodzi o cenę opału, to rzeczywiście ta cena jest jedną z największych bolączek producentów, dlatego chociażby, że wzrosła ona w zależności od tego, w którym momencie o tym rozmawiamy i u którego ogrodnika, 3 do 4 razy nawet, jeżeli chodzi o sam opał. Dlatego chociażby wielu producentów decyduje się na to, aby nieco oszczędniej manewrować temperaturami w szklarni. Zdarzają się przypadki, że od maja niektórzy producenci wyłączają zupełnie już kotłownie, tak aby maksymalnie zaoszczędzić pieniądze, ponieważ ceny tak naprawdę płodów rolnych są bardzo podobne do tych z ubiegłego roku. Przypamiętajmy, znacznie wyższych kosztach produkcji. Oprócz tego mamy wyższe ceny nawozu. Tutaj to jest bardzo dynamiczna sytuacja, jeżeli chodzi o nawozy. Niemniej również ta cena bardzo drastycznie poszła do góry, a dodatkowo zdarzają się chwilowe problemy z dostępnością niektórych nawozów, zwłaszcza z tymi na bazie potasu. Jeżeli chodzi o pozostałe koszty produkcji, to oczywiście często też rozmawiamy z producentami o kosztach produkcji siły ludzkiej, czyli pracowników. Wiemy, jaka jest sytuacja, wiemy, że nie tylko producenci mają coraz wyższe koszty, ale i każdy zwykły zjadacz chleba coraz częściej właśnie za ten chleb musi więcej płacić. Dlatego często zdarza się tak, że właśnie pracownicy domagają się podwyżek i to dość znaczących. No, nie każdego niestety producenta nie tyle na to stać, co jest w stanie sobie na to pozwolić w tak trudnym roku, jaki mamy aktualnie. A gdybyś mógł powiedzieć o uprawie, generalnie czy widzisz tegoroczne problemy, z jakimi oprócz tego, co powymieniłeś, zmagają się jeszcze producenci? Rzeczywiście problemów jest znacznie więcej. Część z nich tak naprawdę jest pokłosiem tego, że producenci często próbują zaoszczędzić chociażby na opale. Przez to mamy wyższą wilgotność szklarni i presję chorób grzybowych na czele z potocznie nazywaną szaruchą, czyli z grzybem botrytis, który tak naprawdę w tym momencie zdarza się, że niektóre plantacje już zaczął dziesiątkować. Wydaje mi się, że to jest tak naprawdę w tym momencie problem numer jeden. Oprócz tego oczywiście mamy standardowe problemy ze szkodnikami, czyli tutaj absolutna skośnik pomidorowy jest, myślę, w tym momencie takim najbardziej powszechnie spotykanym szkodnikiem, ale i przędziorki i mączli szklarniowy, czyli potocznie nazywana biała mucha, również jest bardzo często spotykana i zdarza się, że jest dużym problemem w szklarniach. Niemniej myślę, że nie ma co załamywać rok. Rzeczywiście będzie to jeden z trudniejszych sezonów dla ogrodnictwa szklarniowego w Polsce, ale pamiętajmy o tym, żeby zadbać o to, na co mamy wpływ, czyli o jakość produkcji, o to, co produkujemy, a taki towar na pewno sprzeda się w uczciwych pieniądzach, które pozwolą nam przetrwać do kolejnego sezonu, a jestem pewien, że kolejny sezon będzie już znacznie lepszy od tego, który aktualnie mamy.